Siema, siema, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 500 łapeczek w górę w ciągu 24 godzin od publikacji tego filmu, to w następnym filmie lub na jakimś live'iku ogłoszę zwycięzcę tego oto właśnie konkursu na 80 gemów Brawl Stars, a żeby wziąć w nim udział, trzeba zostawić łapeczkę pod filmem, napisać w komentarzu hashtag konkurs, wiadomo, subik z dzwoneczkiem, no i co, miłego oglądania. Cześć, tu XRTX, a dziś kolejny odcinek z Brawl Stars i w tym filmie z widzami pogramy sobie w top modela, ale nie będą oni znali kategorii, dopiero będą ją znać, powiem im dopiero wtedy, kiedy będziemy w bitwie, także będą musieli grać na trzuja, zobaczymy komu się uda to wygrać. Oczywiście gramy z osobami z Discorda, co gierkę będę kickował osoby, także będą mogły nowe osoby bić, więc jak chcecie również w takim odcinku wystąpić, macie miejsce gwarantowane na odcinku, macie do Discorda linka w opisie, bo właśnie na naszym Discordzie to nagrywamy i to jest w ogóle pierwszy odcinek z maratonu, z odcinków z widzami, także... Przy przyszłych dniach oczywiście również możecie ujrzeć jakieś odcinki z widzami, codziennie są odcineczki, różnie, różna pora jest, ale są codziennie, jest po prostu daily odcinkowe, live'y są co 3 dni. Zostawcie na wstępie łapeczkę w górę, was to nic nie kosztuje, subskrypcja na kanale czerwona jest, aż się prosi, żeby kliknąć, napiszcie w komentarzu hashtag topmodel, a przypnę wam serduszko, zróbcie wszystko lewym, najmniejszym paluszkiem, piątym palcem i zróbcie to wszystko, co przed chwilą powiedziałem i napiszcie w komentarzu, czy wam się udało, jestem tego ciekaw, no i co? Pierwszą kategorią powiedzmy, że będzie prestiż. Oni o tym nie wiedzą, także zobaczymy kto co weźmie. No i dobra, kategoria, którą wybrałem, to oczywiście jest, już zapomniałem co to miało być, to jest oczywiście prestiż, także o, już tutaj widzę niektórych, tutaj coś mają prestiż, o, coś jest, także chodźcie na siodeczek, zapraszam na siodeczek wszystkich, chodźcie tutaj, dam do góry, chodźcie wszyscy. Ja sobie tu zbiorę cubesy. No i uwaga, prestiż, także zobaczymy kto co wziął. Mamy tak, mamy El Primo, tutaj raczej do prestiżu nie należy. Ani to nie jest prestiżowe, jeśli chodzi o gemy, ani po prostu same w sobie nie jest prestiżowe. Bull raczej też nie, także musimy Bulla tutaj zabić. Sandy, tutaj no jest w piżamie, no piżama to prestiżowa zbytnio nie jest. Co my tutaj mamy? Mamy też tarę uliczną, ale to tam wiadomo ma jakieś tam dresy, no to też raczej do prestiżu się nie nadaje. Mamy tak, mamy Bibi z takim mieczem, niby trochę pod prestiż może to podejść, aczkolwiek, bo ten Spike jest niby złoty, ale to jest jakby metal zardzewiały, jakby to powiedzieć. Właśnie taki robot po prostu, nie? Właśnie to może być pod złoto podejść, dlatego... chyba to wygra właśnie tutaj Mateusz, także Mateusz, wygrywasz pierwszą kategorię, gratulacje, no i lecimy do kolejnej gierki. I oczywiście pozdrawiam, ale nie dam się zabić. Także kolejną kategorią będzie trupiak, czyli typu Frank, Mortis, Ems, zobaczymy kto co weźmie. No i dobra, kategorią, którą wybrałem, był trupiak, także zobaczymy kto tutaj co wybrał, a może w ogóle nawet nikt trupiaka nie wziął, więc może nie być w ogóle zwycięzcy. Zobaczymy, chodźcie na siodeczek, wszyscy na siodeczek chodźcie, zobaczymy kto co wziął. Oj, już tu widzę, jest pewnego rodzaju problem, ale trzeba będzie jakoś tutaj wykminić, zaraz coś wykminimy, tylko pomóżcie mi tutaj cuby zebrać, żeby tutaj wiadomo nie przeszkadzały, albo sami zbierzcie, dobra. Więc chodźcie wszyscy do góry, i ja tutaj będę oceniał. Także tak, trupiak. Co na pewno do trupiaka nie należy? No na pewno kolcik nie należy do trupiaka, także proszę jak coś nie uciekać, nie? Proszę nie uciekać, tylko proszę się dać zabić z góry, dziękuję. Dobra, Master Tommy raczej też do trupiaka po prostu to nie należy. Mamy tutaj, no to też raczej trupiak nie jest. Co my tutaj mamy dalej? Mamy Bulla, też do trupiaka nie należy. Tak samo Daryl również do trupiaka nie należy. Karl również, więc no niestety tutaj, no wiecie, no nikt nie wziął niestety żadnej z tych postaci, którą miał wziąć. Dobra, no bo wiadomo, na czuja, no to ciężko czasami. Mamy tak, mamy Gina, mamy mroczną Jessie oraz mamy Karla. Kurde, to jest ciężko, to jest serio ciężko i nie wiem kogo by tu wybrać. Gin raczej nie, więc Gina tutaj, Ginowi podziękujemy. Mamy tutaj Karla czy Jessie. Może
Dobra, powiedzmy, że Jessie. Powiedzmy, że Jessie, ponieważ jest to mroczny skin i może wiadomo, że zdechła Jessie jest taka teraz mroczna, wiecie, nie wiem, trochę takie lekkie nawiązanie, ale no inaczej się tego nie dało rozstrzygnąć, także najlepszy Max wygrywa, gratulacje i lecimy dalej. I pozdrawiam. W międzyczasie, zanim przejdziemy do kolejnej kategorii, to zostawcie łapeczkę, kto jeszcze nie zostawił subika z dzwoneczkiem, bo codziennie odcineczki live co 3 dni na drugi kanał możecie wpadać, bo tam będę właśnie nagrywał live'iki, odcinki z innych gierek, również maraton będzie, ale taki wiadomo, nie codziennie, bo tam, no wiadomo, po prostu nie codziennie, bo ciężko nagrywać na dwa kanały codziennie odcinki, serio, to jest naprawdę ciężkie, także wbijajcie, macie do niego linka w opisie, między innymi Clash Royale, Minecrafta, będę tak, tam po prostu nagrywał. Zobaczcie, ile osób mnie nie subuje, 74% z was, dlatego naprawdę zasubskrybujcie, bo szczególnie to są osoby, które oglądają Jestem Frank i inne takie piosenki i nie subują mnie z nich, także nieładnie ze strony tych osób. Wbijajcie, jak mówiłem, na naszego Discorda, jak chcecie również wystąpić na takim odcineczku, na mojego Facebooka, Messengera, TikToka, Instagrama, naszą grupkę na Messengerze, piszcie mi na Messengerze, żebym was dodał do naszego klubu w Brawl Stars, Mordy XRTX-a od 17 tysięcy możecie wbijać na kanał All Hustle, teraz wam się wyświetla, nagrywa Wota, Fortnite'a, także kto jest zainteresowany, jest, wbijacie, to jest mój brat, więc powinniście mu dać suba, macie do niego linka w opisie, możecie mnie wesprzeć, wysyłać donaty, superchaty, bo właśnie takie osoby dodaję do znajomych. Teraz wam się wyświetla mój hashtag, dodawajcie mnie do znajomych. Najlepiej na live'iku wyślijcie donata, napiszcie swój hashtag, czy tam wesprzyjcie w superchacie, cokolwiek, wtedy was dodam. Zobaczcie, jakie bonusy mają wspierający, naprawdę są one potężne. To jest tylko i wyłącznie od 2 zł pace of carda. Czym lepsze wspieranie, tym jeszcze lepsze bonusy. Oczywiście możecie mi zbierać openingi, big boxy, bro boxy, sezonowe skrzynki, zgłaszajcie się na social mediach, macie linki w opisie, posłuchajcie sobie nutek, kto jeszcze nie słyszał, gdy Jestem Frank wybije mu 1 000 000 wyświetleń, to wtedy będziemy robić renowację Jestem Franka, taką nowszą, odnowioną wersję z braćmi nawet, no i co? Jak mówiłem, wbijajcie na tego Discorda, szukam chętnych dziewczyn do nagrywek na Discordzie, zgłaszajcie się. Przypominam o hashtagu topmodel, przypnę wam serduszko, no i co? Lecimy do kolejnej kategorii. No i kolejną kategorią są postacie, które mają wieżyczkę. Zobaczymy, jest ich mało. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle wybierze taką postać. Także lecimy. No i dobra, kategorią, którą wybrałem, jest kategoria postacie z wieżyczką. Także no, zobaczymy, czy komuś się udało. W poprzedniej gierce widziałem, że tam była ta Jessie. Zobaczymy, czy ktoś tutaj ma jakąkolwiek wieżyczkę. O, jest Cypek, jest i on, i jeszcze pozamiatał, kurde, tym skinem. Nie no, nie dość, że kurde wziął tego z wieżyczką, to jeszcze przepiękny skin, którego no niestety nie mam, wirusa. No bo był za drogi, no nie oszukujmy się. A pozostała reszta, no chyba, chodźcie na siodeczek, chodźcie dać się zabić, dziękuję wam bardzo serdecznie osobom, które dają się tutaj zabić, bo przynajmniej nie przedłużają jak jakieś trolle. No także no, jeszcze misia puszcza na mnie, co on sobie w ogóle myśli, co on sobie myśli. No, ja jeszcze mnie chłop zabił, no. Nie no, co za Piotr, no. Weźcie zabij, weź, dawaj Cypek, pozabijaj ich. Dajcie się zabić mu, a nie. No dobrze, dobrze z Piotrem. Dawaj Bułek, daj się zabić. No i co, Cypek wygrywa, pozamiatał, jako jedyny w sumie wziął. No i jeszcze porządnego skina wziął. Także gratulacje dla Cypeka i pozdrawiam. Także kolejną i ostatnią kategorią w tym odcinku będą postacie z fioletowymi włosami. Także zobaczymy, czy ktoś w ogóle weźmie taką postać. No i dobra, ostatnią kategorią w tym odcineczku, jak już słyszeliście, są to postacie z fioletowymi włosami, także zobaczymy, czy ktoś w ogóle wziął taką postać. Mam wrażenie, że właśnie ktoś... Mam wrażenie, że nikt tego nie wziął. Nikt raczej tego nie wziął, mam takie przeczucie, ale chodźcie na siodeczek, zobaczymy. Chodźcie na siodeczek, zobaczymy. Czyli tak, mamy tutaj tak, raz, dwa, trzy, cztery... 5, 6, ile osób mamy razem, łącznie tutaj, osób, czekajcie. No wy nie macie fioletowego, więc muszę was niestety zabić. No nie, 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 czekajcie, bo zostawcie tego, zostawcie właśnie tego Rico, bo Rico jest ma najbardziej po prostu związane rzeczy po prostu z fioletowymi, no bo ma po prostu tutaj kapelusz taki niebiesko-fioletowy, dlatego dzięki temu wygrywa, także Pączek. Brawo Pączku, widzę, że tutaj Pączków się dużo najadłeś, także gratulacje, wygrywasz i pozdrawiam. A jednak słuchajcie, jeszcze jedna kategoria, żeby dać zagrać osobom innym. Ostatnią kategorią jest, uwaga, jakaś obrzydliwa postać, obrzydliwy skin, także lecimy. I uwaga, ostatnią kategorią jest jakiś obrzydliwy skin, także zobaczymy. Zobaczymy, kto co wziął, zapraszam na środeczek, taką po prostu najbrzydszy dla mnie skin, jakby to powiedzieć.
Zaraz się przekonamy. Także zapraszam na siodeczek wszystkich. Oj, 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 widzę, tutaj jest pewnego rodzaju problem, bo tu są, nie ma tutaj zbytnio obrzydliwych skinów. Także no, trzeba będzie wybrać dla mnie po prostu najgorszego skina. Max, no muszę cię zabić, no bo niestety, bo mecha jest mega fajny. Tak samo kruki, chodźcie, nie, możecie nie uciekać z góry, dziękuję. Dobra, muszę was niestety zabić, a, no bo wiadomo. Ej, no co jest, co za troll jeden? Będzie mi tutaj uciekał. Dobra, kolejne osoby. Ej, ktoś jeszcze tam zginął, dobra, nieważne. Kolejne osoby, kogo my tu mamy? Brock raczej też tutaj nie zginie. Także, ej, no co jest, Hugo, co ty? Ej, no nie, trolujcie, no, co to jest, dobra, zabiegło. Pan P raczej też nie. Co my tutaj dalej mamy? O kurde, ale serio jest to ciężkie. Serio jest to ciężkie, bo nie wiem, który jest dla mnie najgorszy skin. No nie wiem, no nie wiem, totalnie nie wiem. Dobra, mroczny na pewno nie, mroczny króliczek nie. Mroczny odpada. Mamy tutaj króliczka, mamy tutaj Santa Majka. Mamy PGS. Tutaj szelkę mamy tą. No nie, no. Dobra, powiedzmy zabijam szelkę. I powiedzmy zabijam Dyna Majka. Albo nie. Albo Dyna Majka. Także wygrywa Sweet Daga. To było losowe dosyć, bo w sumie nie wiedziałem, kogo wygrać, ale no, wygrywa Sweet Daga. Także gratulacje i pozdrawiam. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka. No to tutaj dobra, nieważne. Zostawcie lajka, suba, wbijajcie na Discorda, link w opisie. Do następnego odcinka. Siema! We'll be right back.